Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Po prostu wiem, że za chwilę, za 5 minut rozpoczynają się głosowania, a to święta pora dla posłów do Parlamentu Europejskiego. Także raz jeszcze bardzo dziękuję. Byli z nami pani Elżbieta Łukasiewska, Platforma Obywatelska, Jarosław Kalinowski. Dziękuję bardzo. Łukasz Kochut, Nowa Lewica, Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A ja również Państwu dziękuję. To tyle ze studia telewizyjnego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Zobaczymy się o 13:30. Moim gościem, Państwa gościem będzie pan poseł Robert Biedroń, też pewnie i o sprawach polskich i europejskich. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Zwolnij. Zatrzymaj się i złap oddech z lnianą kapsułą Take a Breath. Sprawdź w salonach stacjonarnych i na tatum.com. W naszym województwie wiemy, jak korzystać z dotacji. Chełmno ma odnowiony rynek, a Inowrocław nowe ścieżki rowerowe. Po Grudziądzu jeżdżą nowe autobusy, a Bydgoszcz rozwija ofertę kulturalną. Z funduszy europejskich rewitalizujemy park we Włocławku i tężnie solankowe w Ciechocinku. No i inwestujemy w zdrowie. Tak to się robi w Kujawsko-Pomorskie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Lerczak, News 24. Witam również moją i Państwa gościnię Antoninę Lewandowską. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.